Siemano, witajcie dzisiaj na kolejnej wyprawie. Mamy z nami tutaj gościa, który mieszka właśnie w tej wiosce i on ci nas prowadzi do tego pałacu, który możecie zobaczyć tutaj. Pałac XVII-wieczny, przebudowany w XX wieku. Historię usłyszycie na wstępie filmu, dokładniejszą. Powiem tak, wjeżdżamy, sprawdzamy i rozjeżdżamy. Nie, generalnie powiem tak, szczerze, przyszliśmy tutaj, przyjechaliśmy sprawdzić. Nic nie jedzie? Coś jedzie. Przyjechaliśmy tu sprawdzić, czy będzie jakaś aktywność w środku i zobaczcie, jak obecnie to wygląda dzisiaj. Pałac jest strzeżony, prawdopodobnie znajdują się gdzieś tutaj kamery. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy nie skończyli na komisariacie. Jedziemy. Dawajcie. Pałac XVII-wieczny zbudowany dla rodziny von Posadowskich. Powiększony i przekształcony w barokowy pałac w 1702 roku. Kolejne przebudowy miały miejsce w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. W 1973 roku przeprowadzono remont generalny zabytku, podczas którego przekształcono układ wnętrz. Dokonano podziału na mieszkania, budynek murowany z kamienia i cegły, wzniesiony na rzucie prostokąta. Z informacji, jakie udało nam się uzyskać, to że pałac ma w cudzysłowie właściciela, który kupił obiekt i jego ziemię znajdujące się za pałacem, w tym ogromne pola i pobliski las za 1 000 000 zł. Jednak koszty utrzymania pałacu i terenów, które do niego należą, przerosły podobno kupca. Mimo wszystko jest on pod ochroną, a do budynku wchodzimy nielegalnie, z miejscowym przewodnikiem. Przed obiektem na drzewie zamontowana jest kamera. Prawdopodobnie straszak, lecz nie wiemy tego na 100%. Tak samo, czy obiekt jest nawiedzony. Jednak pałacu dogląda samozwańczy okoliczny ochroniarz. Oglądajcie do końca, emocji nie zabraknie. Czyli tam jest niebezpiecznie w środku trochę. Nie powinien być. O kurwa, widzicie? Miesiąc temu otworzyłem. Widzieliście to? Jaki zawodnik? Zareklamowałbym go, ale sam mam mało subskrypcji i kolega nawet nie ma kanału na YouTubie, ale to jest nasz przewodnik. Dobra, ja wchodzę drugi, żeby złapać kamerę. Weź tą K2. Kurwa, to się wyrwie, Rysiu. Weź jeszcze latarkę, bo... Nie wyrwie się. Ja jestem za ciężki, wy jesteście lżejsi. Ja to kurwa ważę, chłopie, ze 100 kilo prawie. O kurwa, z podłoga się wali, chłopie, ty. Dawaj kamerę. Dobra. Dobra, jesteśmy w środku. Tu już możecie zobaczyć, jak się wali sufit. Generalnie staramy się uważać, by nic tam mogło nie spadło. Generalnie też chcemy, żeby nikt nas tu nie zauważył. Tutaj nasz przewodnik idzie. Widać, że tutaj chcą odrestaurować. No generalnie mówię, to nie jest takie typowo aż opuszczone. Tu patrz, co tutaj po tym podstawie, tu już też się walił. Walił cały ten. Na razie K2 nic nie pokazuje, ja się przejdę. Tu widzę, możesz pokazać, że sprawdzamy, wszystko jest legitne, co nie? Tutaj K2 na razie zielona. O, ale tu, bo tu pod, a, bo tu telefon, kolega. Na razie jest zielona, nic nie ma. Sprawdzamy. Tutaj nie będziemy przeprowadzać sesji z dyktafonu, na razie patrzymy, czy jest ktoś tu z nami? Czy ktoś tu jest? Czy jesteś tu? No K2 na razie nic nie wskazuje. Zobaczymy, idziemy w głąb. Tu już widać, ładnie budowa trwa. Można sobie zobaczyć. Podłoga już jest robiona. Może coś z tego pałacu pierwszy raz? Jest szansa, co nie? Jak jesteśmy na jakiegoś obiektu. O, bardzo piękne sufity. Wow, to jest ładne. Tu ma drzwi zabarykadowane drugimi. To jest piękne. I tutaj znajdujemy się teraz, prawdopodobnie główne takie wejście tu było. I tu taka klatka, bo z tego, co wyczytałem w internecie, to ten pałac później przerobiony na takie ala mieszkania tutaj były. No i tutaj mieliśmy teraz w tej formie, to była taka klatka, nie? Tu się wchodziło. Jest jak w kamienicy, nie? Wiecie, o co chodzi. Wchodzicie. Tutaj mamy w lewo, tu w prawo. Na razie K2 nic nie wskazuje, ale jako, że znajdujemy się na środku, na głównym wejściu, tutaj przeprowadzimy sesję z dyktafonem dla was specjalnie. Podczas przeprowadzania pierwszej sesji z dyktafonem mam ewidentny odczyt na K2.
Jednak jest on tylko chwilowy i byt nie chce z nami nawiązać dłuższego kontaktu, co zobaczycie za chwilę na filmie. Witam! Witam! Przychodzę tutaj w pełnym szacunku, nie mam złych zamiarów. Czy jest tu ktoś z nami? Czy jest tu ktoś i chce porozmawiać? Jeżeli chcesz porozmawiać, nagraj się na ten dyktafon, bądź daj jakiś znak. Patrzcie to, jest ktoś. Jest ktoś koło nas, ale cofnęło. Było podczerwony. Ktoś tu jest koło nas. Podejdź tu. Podejdź tu bliżej. Co chcesz nam powiedzieć? Tutaj. Jest tu. Witam. Przychodzimy tu w pokoju. Nie mamy złych zamiarów. Nagraj się na dyktafon, jeżeli chcesz coś powiedzieć. Zniknął. Jak przebiegnie dalej eksploracja. Ale dowiecie się tego, oglądając dalej ten materiał. Idziemy. Sufit to co? No. Idziemy. Działa? Nie. O, tutaj już to taki. Ale można ładnie zobaczyć. Patrzcie, jaki ładny był piec. Patrzcie, to kaflowy, może nie kaflowy, taki bardziej wyzdabiany, ale kaflowy. Kaflowy nie, ale takie piece były ładne kiedyś. Bardzo tutaj, powiem wam, robi wrażenie. Piękne zdobienia, jeszcze ta u góry wyżywiane. No i ta niebieska ściana, to wszystko, to było, jak się zobaczyć, to nie jest tapeta, nie? To wszystko, to było po prostu malowane na tej ścianie. Prawdopodobnie ręcznie. Coś niesamowitego, nie? No obecnie czegoś takiego nie doświadczycie już nigdzie. Przyjdźcie, tak? To chodź. Nie słuchaj, to jest Siodysiu? Nie. Tu też był pies kiedyś, tylko no, szabrownicy. Zajebali. W tym miejscu. Jesteś tutaj? Jesteś? Podejdź bliżej. Podejdź. Chodź tu. Zapraszam ciebie. Możesz wskazać miejsce, w którym się znajdujesz? Jest. Tu. Witam.
Nie uciekaj. Dlaczego uciekłeś? Uciekł. Oddalił się. Bo już nic nie ma. Był tu. Gdzieś tu był. W tym miejscu. Może mieszkał w tym pokoju. Nie wiemy tego. Ale wiem, że tu był, bo patrzcie, teraz mamy zieloną diodę. Nic nie skacze. Ktoś tutaj stał w tym miejscu. K2 nas nie kłamie. To jest jedno z lepszych urządzeń. Nie jest to żadny fake, po prostu to jest urządzenie, które wykrywa pole elektromagnetyczne. Tak zwany zwykły detektor. O, patrzcie. Widzicie? Jeżeli ktoś się pojawia, zbliża się, to zobaczycie, że te diody się zmieniają, a to nie jest żaden fake, bo one się tak normalnie cały czas stoją na zielono. Że jak będą tam hejterzy pisali, że to jest jakaś ustawka, że tu kolega był, czy ktoś, czy sąsiadka, czy matka, to wiecie. To nie było tu nikogo, nie? Także to od razu wam to narobił. Idziemy dalej. Nie będziemy go męczyli w tym pomieszczeniu. My mamy też coś do zobaczenia. Ale mówię, powiem wam, że jest ciekawe. W internecie też nie ma za wiele informacji. Możemy. Wychodząc z tamtego pokoju, poczułem, jak jakiś byt osiada mi na plecach. Ktoś z nami był, ale nie chciał się ujawnić. Czuję energię w plecach. Ktoś tu jest. Jest tu jakiś byt z nami. Próbuję się zbliżyć do mnie, ale idziemy. Zobaczymy. A hejterzy niech się śmieją, niech nie przeżyli. O kurwa, to jest drugi byt. Wow. Ciekawe, czy najebane na tłusto. Stary pole. Nie, nie będziemy otwierali. O, łóżko, to na to stara. I ten, ktoś tu był, ktoś tu był menele kiedyś. Widzisz? Lecimy. Cicho. Cicho. Kombaj. Też miałeś na K2? Jak myślałem, że coś w miejscu. Ale co się stało w tym miejscu? Patrzcie. W tym miejscu. Kombajn. Znikło. Nie, on chodzi, pochodzi z nami. To nie chodzi, ale dobra. Co to tam, stresy? Czy z Ronaldinho? Patrz. To jest jeszcze ten. Patrzcie, tam jest Michael Jordan, u góry. Tych to nie znam, ale widzę Jordana. Tych to nie wiem, kto to jest, ale Jordan jest. Ty, a tam nie Tyson? Nie, tam masz wszędzie Jordana, to wszędzie 23. Michael Jordan. To jest ładna mowa, kosowa. Prawie jak na fejmie. Widzicie tą ścianę? Ściana zwycięstwa. Papa Urbex równa się zwycięstwo. Idziemy po swoje, wiecie o co chodzi, wariaty. Łapka w górę, subskrypcja, nie wiadomo. Nie naganiamy was, ale oglądajcie, bo ten kanał się rozwija i będzie się rozwijał. A hejterów pozdrawiamy gorącym oczem. I jedziemy, co nie? Jedziemy. I wszystkich niedowiarków, którzy nie wierzą w te zjawiska paranormalne. Przyjedź się z nami na Urbex. Na papu Urbex się przekonacie. Przekonacie się, czy to jest prawda, czy to są fejki. O. Tutaj nasz przewodnik idzie. Przewodnik Zdzisław Edward 15. Opowiem o tych drzwiach, taką małą historię. Cztery razy były wchodzone, aż spadła kratę i no, jedno wejście odpadło. Widzicie? I chłopaki nie mogą zwiedzać, nie mogą odkrywać, bo jak odkrywają, to im zamykają. Co to jest? Ona była nauczycielką do geografii, on nie znał grani. Okej, boję się, aż te drzwi otworzę. O kurwa, to było jakieś wejście? No. K2 pokazała nam odczyt po podejściu pod zamurowany pokój, jedyny zamurowany w całym pałacu. Po chwili słyszymy dziwny dźwięk dobiegający z oddali.
Nie mamy pojęcia, co to było. Prawdopodobnie mogło być to jakieś zwierzę, ale był to bardzo dziwny dźwięk i nie jesteśmy w stanie stwierdzić w 100% co to było. Halo, jest tu ktoś? Patrz, jest! Ale aż to czerwono wyskoczyło. Jesteś tam? Ja... Witaj, chodź tu. Powtórz to. Powtórz to. Byłeś, widziałem ciebie. Zamurowali ciebie tam? Powtórz to. Patrz, nie chcę tego powtórzyć. No ktoś tam jest. Przejście to? To za oknem chyba. Oni tam się na przystanku. Nie, chłopaki, to jakiś taki dziwny odgłos. Takiego psa jakby. No, to samo. To tutaj jest? Tak, to nie było normalne. Słyszycie cały czas to? Ja może to jakiś kot jest uwięziony w piwnicy lub pies. Dajcie to, to jest prawdziwy urwek. Kiedy nie zaznaliście. Tam są skarby. Skarby Pato Urbeka. Od Mureski dostaliśmy. 3 kilo złota. Chodź pierwszy. Każdy po sztabce i wychodzimy. Jest kurwa grubo, ty jeżdżaj, ale jestem za ciężki. Po zejściu do piwnic K2 zaczyna wariować. Ewidentnie możemy zaobserwować zmożoną aktywność i sporo bytów. Na dole było bardzo chłodno i czuć było złą energię, a wyprawa zaczęła nabierać coraz większych emocji, co ujrzycie wkrótce. Po zejściu do piwnic K2 zaczyna wariować. Ewidentnie możemy zaobserwować zmożoną aktywność i sporo bytów. Na dole było bardzo chłodno i czuć było złą energię, a wyprawa zaczęła nabierać coraz większych emocji, co ujrzycie wkrótce. Dobra, idziemy, no, wariuje. Wariuje, patrz, jak wariuje, zobacz co się dzieje, pokaż. Wariuje, kurwa, przestał. Wariuje w piwnicy. W piwnicy mogą być jaja. Ale to jest zimno. Ty patrz, tu były lochy. Ty, patrz. To było więzienie, patrz. Widzisz to? Patrzcie to. Patrz to. To były lochy. Ty. To jakieś lochy były chyba. Może ta rura idzie ten po tym. Dziwne pomieszczenie. Ty, robimy tu sesję z dyktafonem. Nagrywaj. Po to ty przyszłeś. Witam! Czy jest tu ktoś z nami? Przychodzę tutaj w pełnym szacunku. Nie mam złych zamiarów. Chcę tylko porozmawiać. Nagraj się na ten dyktafon, bądź daj jakiś znak, jeżeli tu jesteś. Kobieto! Mężczyzno! Pokaż, że tu jesteś. Nagraj się na ten dyktafon. Albo ukaż się na tej kadwójce.
ewidentnie nie chce się ujawnić. Był skakał do czerwonego, a jak chcemy się skomunikować, jest cały czas zielony. Nie chce się z nami skomunikować, unika nas. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie będziemy tu więcej sesji przeprowadzali. Tutaj widzę, że jakby wiecie, no nic na razie tutaj nie widzę, żeby się działo. Zobaczymy dalej. Dobra, idziemy dalej. Zajebałem. Wiem, Bareś. I wzdęki też trochę. Ty to może ja pierwszy wejdę i ty mi podasz. Nie, on jeszcze tam idzie zobaczyć. A, jeszcze tam. Tylko skąd tyle kamieni? Tutaj ja się cały czas pod tym zastanawiam. Tam nie trzeba iść, sobie nie ma tam nic. Tu jest jedno pomieszczenie ze stogiem z siana. A tu jest zabarykadowane dyskami. Dobra, to wychodzimy. Tylko ja wejdę pierwszy. W tym momencie, wychodząc z piwnicy, kamera zaczęła wariować. Przez to nie użycie ostatniej części tego materiału. Kierowaliśmy się w nim na ostatnie piętro pałacu. Jednak gdy wchodzimy wyżej po schodach, pod pobliski PGR podjeżdża również kombajn. Oprócz sił nie z tego świata, musieliśmy się zmierzyć z miejscowymi mieszkańcami. Zostaliśmy prawdopodobnie zauważeni i byliśmy wtedy pewni. Gasimy latarki i chowamy się w środku obiektu. Postanawiamy obmyślić plan ucieczki. Po cichu zeszliśmy na parter, gdzie udaje nam się otworzyć inne okno, przez które weszliśmy i wyskakujemy. Gdy już udało nam się wyskoczyć z budynku, biegliśmy przed siebie, nie oglądając się, co się dzieje za nami. Przez to wszystko nie nagraliśmy dla Was nawet zakończenia, a jedyne, co możemy Wam przedstawić, to urywki z dyktafonu. Ty, jedzie kombajn, chowaj, kombajn. Tu na wieżę na posesję. Ale tu dzisiaj są jajem na tej eksploracji, widzowie. Jak chuj. Ty, bo tam świeci. On tam jest. Patrzcie tam. Zgaś latarkę. Zgaście. Ty też zgaś. Ty masz łatwo. To zgaś, Rysiu. Daj tu. Kurwa. Chłopie. Stoi przy ciągniku ktoś z boku. Co? Przy ciągniku ktoś z boku stoi, wynaleźmy tu. Jak wyjdziemy z budynku, to już chuj. Nic z tego nie będzie. Dobra, chodź tu, ej, on by trzeba obmyślić plan. Co? Czemu? Obmyślić plan, chodź. Dobra, nie świeć, ej, słuchaj, dobra. Jak wyjdziemy, to od której strony? Tam, od tej strony. I tak mamy kumierki, To wychodzimy tak, żeby, wiecie, żeby w razie co dziga, nie, lota. Co? O kurwa. Dzida, kurwa, ale ty woli jeszcze. Spokojnie jeszcze, chłopaki, żeby nie pogubić sprzęt. Dzida, kurwa, bo ktoś tam jest. Trzeba z psem. Uwaga na gruz, dawaj w lewo. O kurwa. Dawaj do drogi. Kurwa, ogień. Dobra, dawaj w lewo, za ten. Jeszcze łapią bomby. Czy łapią bomby? Czekaj, co?